Cześć, witajcie, ja jestem Peszywiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić ciekawostki z Minecrafta. Oczywiście prosiłbym, żebyście nie traktowali tego filmu na poważnie. Zresztą tak jak każdego filmu na moim kanale. A w ręku, przechodząc do odcinka, w ręku mam dokładnie różdżkę Blaze'a. Mam ją dlatego, że nie ma nic wspólnego z tym odcinkiem. Tutaj za mną możecie widzieć taką budowlę. Specjalnie tak się ustawiłem, żeby jej nie było widać. A to dlatego, że na razie nie jest ona ważna. Pierwsza rzecz, do której przejdziemy, to właśnie ta kubka piasku. Wygląda na nic niezwykłego, ale jeśli ją rozwalimy, to w środku nie ma absolutnie nic. Następna sprawa to ten tutaj blok piasku. Jeśli go zniszczymy i ten zniszczymy, to widzimy piaskowiec. Ten piaskowiec jest dość częstym zjawiskiem na pustyni, ale jeśli go zniszczymy, to zobaczymy tam lawę. Tą lawę ja tam przed chwilą specjalnie wylałem w celu upuszczenia tam tej różdżki, która nie jest nam potrzebna. Następna sprawa to ta kubka piasku. Wygląda na zupełnie normalną. Tak, wiecie co mam na myśli, ale jeśli ją rozwalimy, to jest tutaj stworzona przeze mnie skrzynka, a właściwie shulker box. Fajna sprawa te shulker boxy, bo fajnie wyglądają. No i jest w nim właśnie taki zeschłe drzewko, martwe drzewko, według angielskiego tytułu. To tam już zostawimy i musimy znaleźć to miejsce, które... O, ja już wiem, przepraszam. Tutaj mamy takie fajne, jak widzicie, bloczki. Ten piasek lata. On tak jest, bo tak się ta mapa wygenerowała, jest dużo takich miejsc. Ale to, co jest tym ciekawe, to to, że z niego leci taki proszek. On wie, że ma spadać. No ale oczywiście nie to chciałem wam pokazać. Jeśli położę na tym piasku drzewko, to ten piasek spadnie. A z tego drzewka powinny wypaść patyki, ale nie wypadły. O, patrzcie, wypadają patyki, a nie drzewka. Dziwne, nie? Miałem to wyrzucić do lawy. Podobnie jak drzewko. Jeśli chodzi o tą ciekawostkę, to już wszystko, natomiast mam jeszcze więcej ciekawostek. I dyskretnie sobie oznaczyłem, żeby tego nie zgubić. Najpierw wejdziemy sobie tutaj. Jest to taka fajna jaskinia. Jak wiemy z innej gry, w jaskiniach można znaleźć latające dywany. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Ta jaskinia absolutnie nic sobie nie miała. Natomiast druga jaskinia to ta. I również absolutnie nic z niej nie ma. Tak myślicie? Mylicie się. Jeśli zniszczymy te dwa bloki, to znajdziemy przejście do mojej sekretnej bazy. Zejdźmy tutaj. Widzicie? Rudy. Ruda złota, ruda węgla, diamentu, żelaza i redstone. Pewnie się zastanawiacie, co te rudy tutaj właściwie robią i po co ja je wam pokazuję. Otóż, ruda redstone ma taką ciekawą właściwość. Bo kiedy ją naciśniemy, to ona się świeci. Tak? Tutaj te rudy się nie świecą. Ale o tym prawdopodobnie wiecie, więc nie jest to dla was żadna nowość. To, co wam chciałem pokazać, znajduje się za tą ścianą. Tutaj mamy inne rudy. Rudę lazurytu, szmaragdu i kwarcu. I właściwie pewnie się zastanawiacie, co one tutaj robią. Więc już śpieszę z odpowiedzią. Jak widzicie, rudy te mają wszystkie taki sam kształt, czyli tutaj taka kropeczka, tutaj dwie, a te rudy są inne. Nie wiemy właściwie dlaczego, może Mojang chciał je jakoś pokazać, że są gorsze, albo że do niczego nam się nie przydadzą. A te się nam przydadzą, więc chyba o to chodziło, bo lazuryt niby się przydaje do zaklinania, ale ja tam tego nie uznaję, bo 11 już na wersja to 1.7.2. I gram na 1.11, ale... no i jeśli chodzi o tą bazę, to już wszystko. Tak myślicie? Mylicie się. Albowiem za tą ścianą znajduje się przejście, a w nim skrzynka. W skrzynce znajduje się lód. Jeśli ciekawi was, co ma lód wspólnego z tym, to już śpieszę z odpowiedzią. Lód to też taka trochę ruda. Doszedłem do tych wniosków, bo przecież lód wygląda jak ruda, nie uważacie? Też ma takie fajne paski i też ma
fajną właściwość jak redstone, czyli że się topi. Ten, nie wiem czy się stopi, nie mam pojęcia. Kamina, że lód się topi. No, fajna sprawa taki lód, nie? Więc to chyba też runa. Więc uważam, że lód to runa. Mogę sobie przygotować tutaj zapalniczkę gdzieś. Ale w każdym razie lód to runa i to jest najważniejszy element tego odcinka. Ale nie ostatni. Więc jeśli chodzi o tą bazę, to już naprawdę wszystko. Tak, myślicie? Mylicie się. Tutaj mamy najstarszą chyba ciekawostkę Minecrafta na świecie. Tutaj jest czerwona pochodnia. Może być chyba też zwykła pochodnia, ale nie wiem. Dźwignia chyba też. Tu jest piasek. Piasek spada. Ale jak postawimy pochodnię, to on się rozwali. Wow. Nie wiedzieliście o tym. Na pewno. I to, co teraz musimy zrobić, to wyrzucić te nasze niepotrzebne przedmioty do lawy. Tak fajnie po kolei. I tym ojej, podpaliłem się. W tym odcinku to jeszcze nie jest wszystko. Bardzo mi przykro, miałem przygotowaną jeszcze jedną ciekawostkę, którą chciałem w tym momencie przedstawić, ale zgubiłem to miejsce. Natomiast to, co wam teraz pokażę, to jedyna pożyteczna rzecz w tym odcinku, czyli komenda na wyłączenie deszczu. Jak widzicie, deszcz znika. Musimy być oczywiście administratorem serwera, ja jestem... I to jest właściwie serwer, wiecie? Nieważne. Nie mam serwera, na pewno. Nie. Ja po prostu nie mogę tak... Nie mogę spontanicznie mówić, bo mówię głupoty. W każdym razie, wracając do odcinka, ale nie pamiętam, co miałem teraz zrobić. W każdym razie, pomijmy to, co, o czym zapomniałem i przejdźmy do ostatniej ciekawostki. A mianowicie tej dyni. Ta dynia nie jest żadną ciekawostką, była też takim oznacznikiem jak tamte słupy. Natomiast prawdziwa ciekawostka znajduje się na tej ścianie. Widzicie, tu jest piaskowiec. Myślicie, że to po prostu zwykły piaskowiec, który występuje na pustyni? Macie rację, natomiast ten piaskowiec, o ten, wcale nie jest zwykłym piaskowcem. Myślicie, że to jest zwykła ściana? Mylicie się. Otóż, za tą ścianą nie ma nic. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeśli się wam spodobało, to zachęcam do dania lajka, a jeśli będzie 2 godziny od wrzucenia, powiedzmy, że do północy, bo wrzucać się będzie jakieś 5 minut, to może to będzie godzina 40, jeśli będą 2 lajki, jeden będzie mój, to wrzucę następny odcinek jeszcze jutro właściwie z ciekawostek w Minecraft. Dziękuję bardzo.